O kurde, ale dopakowana! Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na custom personalizację tej oto właśnie deskorolki, którą wykonam dla poczciwego Krzycha. Szykujmy sprzęt! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale w kolejnym customie. Bardzo często w propozycjach, w komentarzach padało, abym wykonał personalizację dla poczciwego Krzycha i dosyć często pisaliście, żeby to była deskorolka. Będzie to fajne nowe doświadczenie, tym bardziej, że chcę ją wykonać w takim dosyć szalonym stylu, o którym dowiecie się oczywiście w trakcie. A finalnie custom trafi do jego rąk własnych, ale o tym też opowiem Wam w trakcie odcinka. To co? Trzeba chyba najpierw ją rozkręcić. Zanim deska wyschnie, wykorzystajmy ten moment, żebym pokazał Wam, w jakim stylu tym razem wykonamy cały custom. Tym razem chciałem, aby motyw, który powstaje, był takim delikatnym miksem. Był jeszcze bardziej szalony niż samo doodle, więc postanowiłem, że pojawi się tutaj postać. Mam kilku swoich wybranych twórców, których lubię oglądać, artystów w internecie. Jednym z nich jest właśnie Gox Art, który tworzy bardzo charakterystyczne postacie. So today I'm going to show you how to draw like a pro. Są naprawdę wyjątkowe i tym razem chciałbym w podobnym stylu, wzorując się na nim, stworzyć właśnie taką postać na deskorolce, która będzie otoczona dookoła doodle z elementami dosyć charakterystycznymi również dla poczciwego Krzycha. Wstępny szkic wygląda tak, będę chciał jeszcze umieścić tatuaż poczciwego Krzycha właśnie gdzieś tutaj na desce. Zobaczymy, w jaki sposób to wyjdzie, ale teraz przejdźmy już do szkicu bezpośrednio na deskorolce. Drugi wstępny szkic mam już gotowy, tym razem na desce. Teraz przejdę do czarnych linii, tak żeby później zetrzeć cały ołówek i rozpocząć kolorowanie. W tym czasie, kiedy powstają pierwsze linie, opowiem Wam troszeczkę, w jaki sposób w ogóle udało się uzyskać kontakt do poczciwego Krzycha, bo jak dobrze wiecie, zazwyczaj kiedy proponowaliście dla kogoś z ekipy custom, no to mówiłem o tym, że kontakt jest dosyć ciężki, ale dzięki uprzejmości Kamila Intravel, do którego wyślę tą deskę, a on przekaże ją osobiście dla Krzycha, będę miał 100% pewność, że Krzychu po prostu tą deskę otrzyma. Myślę, że to jedna z najlepszych opcji, ponieważ wysyłka bezpośrednia, nawet gdybym miał adres, niestety no nie miałbym tej pewności, że deskę Krzychu po prostu zobaczy. Wszystkie elementy dookoła przygotowałem do kolorowania, została mi jeszcze tylko sylwetka na samym środku, powiedzmy ala poczciwego Krzycha. Skonturuję ją i będziemy już przechodzili do kolorków. A na razie tak to wszystko wygląda. Myślę, że na tym etapie deska też wygląda całkiem ciekawie. Kolor tylko czarny i biały, więc na tym etapie moglibyśmy w sumie skończyć. Ale żeby projekt był jeszcze ciekawszy, no to dodam kolory. Zanim rozpocząłem kolorowanie, trochę myślałem, jakie kolory w ogóle użyję. Czy jednak zrobić pracę całą kolorową, czy może skusić się i zrobić ją w jednym odcieniu, na przykład całość w kolorystyce niebieskiej lub w czerwonej. Jednak postawiłem na mega pozytywny klimat, czyli po prostu masa kolorów. Jednak przy samym doodle ominąłem kolor zielony. Ja go wykorzystałem troszeczkę później. Jakby kto pytał, to no tu jest taka troszeczkę kolorowanka dla starszych. Tu kolorek, tam kolorek. Jakoś będzie.
Jak widzicie, kolory na elementach dookoła już są na swoim miejscu. Teraz muszę dobrać coś odpowiedniego do naszej postaci. Etap kolorów mam już za sobą, teraz muszę trochę tą grafikę ożywić. Taki powiedzmy efekt 3D, aby to zrobić muszę dorzucić cień, światło, no i na samym końcu zrobić tak zwanie, jak to mówi Gox Art, sexy line. Czyli poprawić czarne linie, tak żeby były takie ładne, seksowne. Ten etap jest najważniejszy, dzięki niemu uzyskamy ten efekt finalny całości połączenia wszystkiego w jedną kompozycję, czarne linie zróżnicowane, żeby nie były w jednej grubości i dodatkowo wrzucenie światła i cieni na każdą postać, tak aby właśnie pokazać, która jest z przodu, która jest z tyłu, które elementy wychodzą na pierwszy plan, a które zostają gdzieś w cieniu innych. To jak już jesteśmy przy wykończeniu, a ten odcinek Wam się spodoba, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, żeby otrzymywać powiadomienia, łapka w górę mile widziana, a w komentarzu zaproponujcie, komu następnemu moglibyśmy zrobić custom. No i jaki? A tak właśnie prezentujemy skończony custom wykonany specjalnie dla poczciwego Krzycha. Chciałem, aby cała personalizacja deski była mega pozytywna i kolorowa, dlatego zdecydowałem się na doodle. Starałem się, aby elementy były bardziej skomplikowane niż na poprzednich moich customach. Z najważniejszych elementów, które znalazły się na desce, to powiedzmy taki ala wizerunek poczciwego Krzycha na samym środku, wykonany delikatnie w stylu artysty Gox Art. U dołu możecie zobaczyć wzór tatuażu poczciwego Krzycha, a zaraz pod nim napis Poczciwy Krzychu. A na samej górze deski nie mogło zabraknąć napisu Ekipa. A teraz, moi drodzy, zobaczcie, jaka była reakcja poczciwego Krzycha. Czekajcie chwilkę. Mam tutaj pakunek, także jeżeli jesteśmy w temacie deskorolek, desek, to jest tutaj deska, którą przygotował dla mnie Czuga, spersonalizował ją pode mnie. Jestem niezmiernie ciekawy i chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ogólnie ta deseczka, deska ekipy, jeszcze moja deska ze Stanów, która, do której mam mocny sentyment, zawiśnie na tej ścianie i myślę, że tutaj będę robił sobie taką kolekcję deskorolek. Cześć, Krzyśku. Ja mam na imię Kamil. Zawsze jak ktoś pisze Krzysiek albo mówi Krzysiek, to ja wiem, że on nie wie, jak mam na imię. No bo nie wie. Nie, teraz wyszło, że nie wiem, jak Krzychu ma na imię. Kamil, wiem, jak masz na imię, bo research też robię przed customami. No dobra, już nie będę się tłumaczył. Lećmy dalej. A jak ktoś pisze Krzychu, no to wtedy albo wie, bo ksywa, no to Krzychu, albo Kamil, albo wie, że Kamil. Nazywam się Czuga i na co dzień zajmuję się customami i personalizacją różnych przedmiotów, tworząc treści na YouTubie. Mam nadzieję, że custom przypadnie Ci do gustu. Pozdrawiam razem z widzami Czuga. Otwieramy w takim razie kopertę numer 2. Cześć, Krzyśku! Wiem, jak masz na imię. Przesyłam Ci kolejny list, skierowany bezpośrednio do Ciebie i ekipy. Tak jak wspomniałem w pierwszym, zajmuję się personalizacją różnych przedmiotów. To przeczytamy sobie później. Pięknie zagąbkowane. Są... O, jest jeden traczek. Dobra. I teraz uwaga. Pokaż najpierw nam. No. Oż kurde bele. Ja jeszcze nie widzę. Ja jeszcze nie widziałem. No, zobacz, uwaga. Jak Krzysiu. O kurde, ale dopakowana, zajebista. To jestem ja. Tu jest napis ekipa. Jest poczciwy Krzychu. No i ta deseczka zawiśnie sobie tutaj, nie? Ona będzie wisieć tutaj, tu będzie wisieć kolejna, tam będzie kolejna i będę sobie tak zwiększał moją kolekcję. Reakcję, którą widzieliście, to był wycinek z pełnego odcinka Krzycha, Kamila, poczciwego Krzycha, więc wrzucam Wam link w opisie, wbijajcie, sprawdzajcie pełny odcinek poczciwego Krzycha, a ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, zobaczcie też mój poprzedni, na razie, trzymajcie się, cześć!